Witam was w kolejnym filmie z serii Pokémon Sword. No i tak, ostatnio zakończymy grę praktycznie na szczycie wieży, tuż przed Olianą. No i teraz zaczniemy od w sumie walki z nią. Bo kiedy podejdziemy, witajcie w ekskluzywnej przestrzeni pana Leusa. Tutaj ponad niecałe 1000 stóp nad ziemią. Czyli nie wiem, to jest na pewno ze 100 metrów, jak nie, czy 100 metrów? Być może. Nie pamiętam, jak to jest stopa. A więc pokonaliście naszych wszystkich specjalnych pracowników, którzy mieli was powstrzymać. No cóż, tego można było się spodziewać po trenerze, który wyzwywa samego czempiona Leona. Ale obawiam się, że czas na was, żebyście wracali do domu, ponieważ... O tak, inne oblicze Oliany. Nie pozwolę wam przeszkadzać wspaniałemu przewodniczącemu Rausowi. Ty powinieneś być pierwszy Hawkins. Pokonam cię, rozbiję na kawałeczki, nawet champion nie będzie musiał z tobą walczyć. W takim stanie wysłucha wszystko, co przewodniczący mu powie. Okej. I w takim oto ciekawym rytmie walczmy z Olianą, której prawdziwe oblicze poznajemy. Dobra, tak więc Hatrini kontra Froslass. No akurat to połączenie wychodzi tak sobie, bo Froslass akurat jest wyższą formą Snorlanta, samiczki konkretnie. Jest to Pokémon typu duch, lód-duch, przez co no, może być troszeczkę ciężej go pokonać, gdyby faktycznie ruchu lód czy typu duch użyła. No ale na razie nie używa, więc no może nie będzie źle. Dobra, Saki z mojej strony. Dobra, ja oczywiście rozwalam Frostlass na hita. No Frostlass do wytrzymałych Pokémonów niestety nie należy. Ożeż ty, tak zraniłeś mojego partnera? Partnerkę można powiedzieć w tym przypadku. No niestety, poparzonko troszeczkę będzie przeszkadzało, ale tylko troszeczkę. Dobra, Sulazul! Wyższa forma Salandita, samiczki również. Tylko samiec Salandita może ewoluować. I Venushock! No tak, też niestety będzie super efektywny. I to tak bardzo super efektywny. Wow, cios krytyczny, to wiele wyjaśnia. Dobra, z mojej strony Psychic. Hatrini sobie bez problemu powinna poradzić ze wszystkim. Jeżeli oczywiście nie będą wpadały kryt za krytem. Dobra, i level w końcu. Dobrze, no to teraz kolejnym poksem będzie Milotic. Dobra, możemy też sobie z tym poradzić. Mam nadzieję, że damy radę. Nie wiem, czy Milotic będzie szybsza, czy nie. Miejmy nadzieję, że nie. Co ja mogę zrobić? Użyję Psychica mimo wszystko. Psychic jest minimalnie silniejszy z wliczeniem staba od Magical Leafa. Aqua Ring. W sumie z jednej strony dobrze, bo nie oberwę niczym. Wow, Psychic przywalił nie aż tak mocno, jakbym się tego... jakbym sobie tego życzył, może tak. Dobra, ale jeszcze jeden cios i będzie po Milotic. Miejmy nadzieję, że Milotic mnie nie wykończy. O, że 4 cover, serio. No to będzie bardzo ciężko się przez to przebić. Chyba będę zmuszony użyć... Rillabooma. Jeżeli sytuacja się utrzyma. Zobaczymy, czy jeszcze raz użyję Recover. Jeżeli tak, no to wtedy faktycznie zmuszony będę użyć Rillabooma. Gdyby chociaż spadł Milotic Special Defense, to byłoby prościej. Milotic też chyba nowy Pokémon, jest to Pokémon wodny, wyższa forma Pokémon, jakim jest Feebas. Safeguard, pięknie! No dobra, no to damy radę. Jednak bez kombinacji, bez potrzeb zmiany Milotic pada ofiarą Hatrini. Dobra, także pokonany. Okej. Okay. Dobra, i kolejny Pokémon Tsurina, czyli Pokémon trawiasty. No dobrze, teraz wyślę już chyba Sentiscorcha, gdyż no, Tsurina może mi dokopać, dosłownie, używając na przykład trochę Dropkick. Tsurina jest ostatnią formą Bunsweet. To raczej będzie poks, którego w miarę szybko wykończę. Farlash! Same samiczki widzę w teamie. Coś nie wiem, czy Serena może być samcem. Chyba też nie. Dobra, i Garbodor. Ostatni Pokémon. Akurat na Garbodora z jednej strony dobrze było wysłać Hatrini, ale gdyby
wystąpiła w pełni sił. Tak, niestety jestem zmuszony wysłać coś innego. Tylko w zasadzie no nie mam nic dobrego na Garbodora i to jest podstawowy problem. Chyba zostanę na Sentiskorczu w takim razie. To mój ostatni Pokémon? Serio? Oleana to załatwi. No zobaczymy. No i to jest Garbodor, który będzie miał Gigantamaxa. Tak więc w sumie też mogę użyć... Dobra, użyjmy już Dynamaxa. Jak maksujemy, to maksujemy. Ja i Oleana. Dobra. Dynamax! Dobra, tak więc Dynamax, Sentiskorcz, Gigantamaxowy wygląda zupełnie inaczej. Fajniej. Kontra Gigantamax, Sentiskorcz. Myślisz, że będziesz w stanie pokazać coś specjalnego? Czas na Gigantamaxa. Okej, no i oto jest, moi drodzy, Gigantamax Garbodor, na którym mieści się statek, samolot, blok mieszkalny i nawet samochód. Wszystko oczywiście zabawkowe. Nawet podobizna substytutu Pokemona, ten chyba Clefairy widzę, jakąś pluszaka. Można się dopatrzeć różnych ciekawych rzeczy. Dobra, mój atak no nie za wiele zdziałał. Zobaczymy, co zrobi Garbodor. Weak Armor to obniż defense tego Pokemona, ale podbije mu speed, przez co teraz już na pewno będzie szybszy ode mnie. A tu z kolei Max Rockfall! Wow. To zabierze ogrom HP. Śmiałbym stwierdzić, że niemal wszystkie. Co w tej sytuacji powinienem zrobić? Myślę, że Sentiskorcz padnie, niestety. Rozpętało to nieco burzę piaskową, która rani też mojego Pokemona. Niestety będę wolniejszy teraz, coś mi się wydaje. No niestety Max Rockfall po raz kolejny i Sentiskorcz padnie. Wow. Grubo. Grubo, bardzo grubo. No niestety przez tego Weak Armora nieźle przyspieszyło to Garbodora. Jakbym miał Hatchwing na full HP, to bym ją wysłał i by załatwiła tą sprawę szybko, ale tak, no to niestety będę musiał coś wykombinować. Wyślę do walki w sumie Groplocked, myślę, że da radę. Ale tak naprawdę niedużo mu zostaje temu Garbodorowi. I to była druga tura, więc jeszcze będzie jedna tura Gigantamaxa, więc mogę na spokojnie użyć Dive'a i się schować, Max Quake. Ła, zabrało to śmiesznie mało. Dobra, dawaj Nura! Spędzę podskoczył. Przez to wybronię się, a czy nie, no wybronię się tak, przed kolejnym jego atakiem. I teraz Gigantamaxa, koniec! Garbodor wraca do normy. Więc teraz mój kolejny atak już wykończy go bez problemu. Dobra, Toxic Spikes, no nic to się nie zda. No to dive! No cóż, Oleana jako jeden z nielicznych trenerów od dawna była w stanie pokonać chociaż jednego mojego poksa. Także nieźle. Dobra, Groplock zgarnia level. Jak powinniśmy Oleanę. Pięknie. Nie byłam w stanie wygrać. Oleana, oj, jesteś beznadziejną kobietą. No nie pogrążaj się tak, Oleanka. Ech, to niewybaczalne. Co ja sobie myślałam? Przecież każdy trener, który doszedł tak daleko, nie jest byle kim. No cóż, normalnie... jakbym była zmęczona i, nie wiem, opóźniła was najbardziej jak to się tylko da. Jednak to już bez sensu. Mamy zebrane w końcu wszystkie Wishing Stary, tak jak sobie życzył, nie wiem, pan. Albo róbcie teraz co chcecie, już nic nie można zrobić. Ach, Hawkins, ty i Hatchwing jesteście niepowstrzymani. Dobra, nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Wszystko co zrobiłam, zrobiłam dla przyszłości przewodniczącego, albo celów przewodniczącego. No dobrze, jest tu pan Royce, jest i Leon. Leon, dyskutowaliśmy o tym już setki razy. I wciąż nie jesteś w stanie tego zrozumieć. Ty, który najlepiej, albo ty, który jesteś, powinieneś to zrozumieć, jesteś w końcu mistrzem. Myślę, że dobrze, wystarczająco zrozumiałem. To, czego nie rozumiem, to dlaczego powinniśmy anulować jutrzejszy turniej, po to, by rozwiązać problem, który
jest od nas naprawdę bardzo odległy. Jaka jest różnica, jaką różnicę zrobi jeden dzień? Moim obowiązkiem jako czempiona nie jest to szaleństwo, albo brać udział w tym szaleństwie. Moim zdaniem jest stoczenie meczu o mistrzostwo. Tego chce cały Galar i tego też ja chcę. To dlatego też bardzo długo na to czekałem. Tak, zamiast kascenki mamy po prostu taką animację, znaczy takie, no nie wiem, stały obraz. Może tak. Nie rozumiesz. Wciąż tego nie rozumiesz. Rozejrzyj się, Leon. Spójrz na region Galar, który jest wokół nas. Musisz wiedzieć, że energia, którą potrzebujemy, jest naprawdę czymś wspaniałym. Ona sprawia, że świat cały czas działa i czas, żeby nadeszło nowe milenium. Ludzie z Galar dzisiaj nie mogliby w stanie bez niej egzystować. Właśnie tego potrzebuje Galar. Przyszłość jest ważniejsza niż tylko jeden dzień. Musimy działać najszybciej, jak tylko to możliwe. Musimy razem jakby przeciwdziałać tragedii. Dlatego też musimy walczyć jakby o lepszą przyszłość. W 1000 lat? Okej, dobrze. Myślę, że chyba rozumiem, panie przewodniczący, ale pomogę w pańskich planach tak szybko, jak będę mógł, po tym, jak skończy się jutrzejszy mecz. Ale w jakich planach? O cóż tu chodzi? Lee, nie pokazałeś, spóźniłeś się tak długo, nie było cię tak długo, że aż zaczęliśmy się martwić. Pierce i Marini, teraz Team Miel, pomogli nam tutaj się dostać. Wybacz, Hob, że musiałeś się przez to wszystko martwić. Są jednak czasami momenty, że dorośli muszą sobie szczerze porozmawiać na osobności. Czasami jednak jakby duma wchodzi im w drogę. A nieważne, Hob Hawkins. Tak więc wracajcie do hotelu, zaraz zjemy kolację. Ja już się zajmę wszystkim. Okej. Dobrze, jeśli pan pozwoli, panie przewodniczący, myślę, że powinien pan zobaczyć jutrzejszy mecz. To będzie, zapisze się jakby na kartach historii. Okej. One for the history book. Jakby jedna z historii, książek o historii. Wciąż tego nie rozumiesz, młody czempionie. Ja zmienię kurs historii. Cóż przewodniczący planuje? Tego się niedługo dowiemy. Następnego popołudnia. Dokładnie. Dobrze słyszałeś, Hawkins? Popołudnia? Dobra, mniejsza z tym. Znaczy w sensie do popołudnia. Ty i twój team... Teraz ty i twój... Czeka na... No, walka dla ciebie, czy... Ciebie i twoją drużynę czeka walka. Normalnie od kiedy tylko wstałem, czuję, jakbym miał butterfly w brzuchu. Okej. Trenerze Hawkinsie, finał niedługo się zacznie. Jestem tutaj, żeby pana odeskortować na stadium. O co tu chodzi? Czy nie dostaliście wczoraj lekcji? Jeżeli potrzebujecie pomocy od Hopa i jego zaufanego partnera Inteliona, to z chęcią wam pomogę. Nie, proszę zaczekać. Nie jestem jednym z tych pracowników. Ja jestem tym dobrym. Tak więc przynajmniej myślę. Słyszałam o tym, co się stało wczoraj. Pani Oliana może troszeczkę przesadziła. Ale to było tylko, aby... Jakby wybronić przewodniczącego, czy coś w tym stylu. W każdym bądź razie chyba już uspokoiła się z tą swoją grupą pracowników, którzy opracowywali coś w sekrecie przed innymi o poprzedniej nocy. Ale nie musicie się już martwić pracowników dzisiejszych. Wszyscy już tutaj
pracujemy dla dobra ogółu. No cóż, skoro tak mówi, chyba możemy jej zaufać, co Hawkins? Dobrze, chodźmy, nie możemy kazać publice czekać. Czy odeskakować się na stadion? W sumie poproszę. Dobrze, więc chodźmy. Bo chyba na Wydon w tej chwili nie ma nic innego ciekawego, także możemy udać się od razu na stadion. A raczej pod stadion. Dobra, jak tam czasowo? Mamy sporo czasu, więc możemy iść dalej. Hop już tutaj na nas czeka. Hawkins! Dobrze, no to idziemy na stadion. Czekać nas będzie teraz ostateczne wyzwanie. Dokładnie, na wspanialszy stadion ze stadionów w Galar. Stadion Wydon. Teraz będzie najwspanialsza z walk i to ty bierzesz w niej udział. Także rozpal cały świat. Tak więc musisz... Dobrze, idź dalej. Dobrze, idziemy dalej. Idziemy się bić o tytuł mistrzostwa. Tak więc już wszyscy nas dopingują. I teraz tak, w sumie jeśli chodzi o walkę o mistrzostwo, to trzeba będzie zacząć Centiskorczem. Dlaczego? Chociaż nie, zaraz, to jeszcze nie będzie chyba walka o mistrzostwo, więc w sumie nie muszę zaczynać Centiskorczem. Zapędziłem się troszeczkę. O co tutaj chodzić będzie? Zaraz zobaczycie. Tak więc, trenerze Hawkinsie, czekaliśmy na ciebie. Skoro przeszedłeś półfinały, teraz musisz zmierzyć się z liderami stadionów w finałach. Oni nie będą się teraz powstrzymywali, jednak jeżeli ci się to uda, to w końcu będziesz mógł się zmierzyć z samym mistrzem. Tak więc, jesteś gotowy udać się do pokoju? Przygotowany? Tak jest! Dobra więc, pokażę drogę. Okej, więc do samego w sobie mistrzostwa jeszcze trochę czasu. Teraz musimy jeszcze stoczyć walki z liderami. Wszyscy są tutaj. Będzie teraz turniej między liderami, co jest dosyć ciekawe. Ja mam zamiar wygrać to wszystko. Nawet bez Dynamaxu każdy będzie wspierał naszą dumę jako naszą dumę Spike Moc. Także znów będziemy bić się z uśmiechem. Tam się nie widzieliśmy. To będzie nieco inna walka niż tą, którą stoczyliśmy na stadionie. Tamto to był tylko mecz testowy, jednak to będzie poważna walka. Okej. Mam zamiar wygrać i znów spróbować swojego szczęścia z Leonem. Jeśli mi się nie uda, no cóż, no to będę musiał przeprosić jakby mojego Duradulona i całą resztę mojego teamu, no bo wszyscy razem ciężko pracowaliśmy. Mój pierwszy mecz z Ryanem będzie? Ach, co za słabe szczęście, co za pech. No ale cóż, może zmieni się nieco pogoda, chociaż nie wydaje mi się, żeby to był jednak łatwy mecz. Będę walczył do samego, do utraty tchu, zobaczysz. Nikt nie zapomni walki ze mną. Okej. Press on challenge. Jakby zawsze daję z siebie wszystko w walkach z trenami Pokémon, tak długo jak to tylko możliwe. Tak długo też będę wyciskał z ciebie wszystko w walce. Może coś ten deseń. To dziwne uczucie, moje serce jakby wręcz szarżowało, ale wciąż nie mogę się doczekać na początek meczu. No okej, więc kiedy tak pójdziemy sobie dalej? Czy wychodzimy na arenę? Niedługo rozpoczniemy. No to rozpoczynajmy! Tak więc wchodzimy. Czas na finałowe walki, najpierw jeszcze z liderami. No dobrze, no to idziemy. Idziemy na stadion i pierwszą osobą, z którą się zmierzę, będzie... Nie będzie to Leon. To... no cóż, chyba nie muszę dużo mówić. Witajcie wszyscy w Galar. Przewodniczący miał swoje sprawy, ja troszeczkę mogłem mnie to powstrzymać. Jednak czas pokazać wam najwspanialszego trenera Galar. Czas na wspaniałe walki. Pozostało nam ostatnie wyzwanie, tak więc to wszystko... Czas na... ogólnie finały. Dobra, więc Leon rozpoczyna otwarcie. Zaczekajcie! Bid? I to takie ciekawko ubranie, ciekawym ubraniu. Kto to jest? Poproszę o moment, jeśli można. Czy ktokolwiek nie pamięta, jestem Bid, trener, który niestety został zmuszony do zaprzestania brania, jak wydał, no, zaprzestania udziału w wyzwaniu stadionów. Bid, to trener Bid, który został zaproszony przez samego przewodniczącego.
Mam spore rachunki z Hawkinsem. Wiem, że to przeciwko, że to nie jest zgodne z zasadami, ale jednak nie pozostaje mi nic innego. Tak więc pozwólcie mi z nim zawalczyć. To będzie początek mojej kariery. Tak więc jeżeli przegram, to odejdę sobie i pozostanę dalej zwykłym trenerem. Cóż za niespodziewany bieg wydarzeń. Trener Beat chce jeszcze stoczyć ostatnią walkę. Właśnie debatujemy nad tym, czy będzie on mógł, ale jednak widzę, że wszyscy na stadionie chcieliby ją zobaczyć, więc prosimy o cierpliwość. Wiem, że to takie trochę niezbyt grzeczne z mojej strony, jednak muszę coś powiedzieć. Coś zrobić. Od kiedy się pokazałeś, wszystko obracało się w pył. Oliana poprosiła mnie, żebym zbierał gwiazdy życzeń dla przewodniczącego, jednak po tym wszystkim on mnie jakby wyrzucił z wyzwania. No a później ta starsza, dziwna kobieta wzięła się znikąd i przyciągnęła mnie do siebie i przekabaciła na Pokémony typu baśniowego. Czy wiesz, przez co ja musiałem przejść? Wszystko w różu, te quizy, te walki z Pokémonami typu Fairy każdego dnia. I teraz jestem tutaj, by jakby się rozliczyć z tobą. Bo jakbym nigdy nie straciłem panowania nad wszystkim wcześniej. W każdym bądź razie, panie i panowie, Champion zaakceptował jakby z nagłą przeszkodę. Tak więc Champion okazuje jakby sympatię do może każdego z trenerów i daje szansę wszystkim jakby rosnąć w siłę i tak dalej, więc co na to powie trener Hawkins? Dobra. Ale moja moc jeszcze nie została złamana do końca. Czy coś w ten deseń. W każdym razie, teraz czeka nas nieco inne wyzwanie Bida. Tym razem w wydaniu baśniowym. Jest on liderem, tak jest. Bid został liderem stadionu baśniowego. No okej, okay, zawaki ma Wyla. Więc w sumie w Hatchwini to akurat był i tak, tak zły wybór. No dobrze, no to oczywiście też mogę użyć mojego Dynamaxa, ale na razie nie chcę. Zbyt wiele przyszedłem, by teraz odpuścić, tak więc musimy to wygrać. No zobaczymy. Dobra, najpierw ja muszę coś zmienić, bo tutaj może być ciężko. No cóż, Centiskor wydaje się być najsensowniejszym wyborem. Dobra, no i Centiskorch. Z mojej strony poleci pewnie jakiś stalowy atak. Typu właśnie Iron Head. Oczywiście też nie jest jakoś super efektywny. Dobra, no to teraz Fire Lash, wykończmy to. Dobra, Mawile pokonana. No dobrze, no to jak pokonaliśmy Mawile, no to czas na God of War, gdzie kolejny Pokémon. No dobrze, God of War, to ja spróbuję pobić się Rillaboomem. Dobra, w rytmie bidowskiej muzyki, która jest w sumie całkiem niezła. Dobra, i God of War. No teraz właśnie Beat ma same poksy baśniowe, chociaż de facto część z nich pokrywa się z tymi, które miał wcześniej, bo jest właśnie sporo Pokémonów psychiczno-baśniowych. Jak właśnie m.in. God of War, jak chociażby galwiański Rapidash, jak chociażby też Hatrini. Czyli trzy poksy będą bez zmian, tylko biednego Doshiona gdzieś tam niestety zagubił. Bomburst, nie chcę tego ataku, bo jest atak specjalny, więc za bardzo mi się nie przyda. Dobra, i koniec właśnie poksem jest Rapidash. Dobra, to już na Rapidasha wyślę Hatrini, to już powinna sobie poradzić. Baśni, nie będziemy zwalczać baśnią. Dobra, Rapidash. Dobrze, z mojej strony poleci. Nie wiem, czy już się wzmacniać. W sumie może nie byłby to zły pomysł. Calm Mind. Take down. Trochę może zaboleć. Na szczęście tylko trochę. Z mojej strony Calm Mind. Dobra, podpustuję sobie statystyki, żeby mi troszeczkę było łatwiej wykończyć kolejnego Pokémona, który oczywiście będzie Gigantamaxem. I zaraz zobaczycie, co to będzie za Pokémon. No bo ucias krytyczny, niedobrze, bardzo niedobrze. Z mojej strony Psychic. Dobra, Rapidash pada.
Więc czas na ostatniego Pokemona Bida. Wow! Myślałem, że to padnie. A to nie padło jednak. A to problem. Dobra. Jeszcze raz Magical Leaf. Full Restore. No to rzeczywiście niespodziewany bieg wydarzeń. Dobra, Magical Leaf. Dobra, coś tam wzięło, troszkę mnie podleczyło znowu. No to jeszcze raz Magical Leaf. Takedown ponownie. No to ja jeszcze ostateczny Magical Leaf. Dobra, pięknie udało nam się wykończyć Rapidasha. Wytrzymałe to było, myślałem, że to padnie, a jednak nie. No dobrze, no to czas na ostatniego Pokemona, jakim jest właśnie również Hatrini. No i tutaj zostaną w polu. Cóż za spokój, ale dobra, zobaczymy co będzie dalej. W każdym razie mamy Hatrini, no i... No i dobra, ja Dynamaxuję, a Hatrini oczywiście będzie w Gigantamaxie. Na szczęście mój Pokémon chyba jest szybszy. Znaczy ma przewagę levelową, więc powinien być szybszy. No więc Dynamax Hatrini kontra Gigantamax Hatrini. Ale teraz będzie starcie. W sumie w wersji Dynamax trochę bardziej mi się podoba niż Gigantamax. Znaczy Dynamax na sumie nie brzmi się niczym od zwykłego poza rozmiarem, więc... Dobra, więc teraz czas pokazać ci wspaniały róż. Czas na Hatrini w Gigantamaxie. A w Gigantamaxie wyglądać będzie... Tak. No dobrze, więc starcie Hatrini Dynamax kontra Gigantamax. Który z Pokémonów wygra mecz? Moja Hatrini jest szybsza oczywiście. Ma wyższy poziom. I jest w stanie zjąć drugą Hatrini na hita. Tak więc Dynamax okazuje się dość mocniejszy. Chociaż gdyby nie ta różnica levelowa i nie boost Coldmindem wcześniejszy, mogłoby być różnie. Dobra, no to wygraliśmy. Dobra, także meczyk poszedł całkiem sprawnie. Jednak bit wcale nie jestem zasmuczony. Nie mogłem wygrać, ale przynajmniej byłem w stanie pokazać wszystkim, jak wspaniałe są Pokémony typu właśniowego. Spoko. Dobrze, no cóż, przegrałem. Wygląda na to, że trener Beat nie był jakby problemem dla Hawkinsa, jego zaufanej drużyny. Hej, Beat! Ale to też był całkiem dobry mecz. Nie poddawaj się, po prostu zacznij od nowa swoją karierę. Ale to nie jest to, co planowałem. Chciałem pokonać ciebie i wszystko wtedy byłoby ok. Nawet mimo tego, że przegrałem, to i tak chciałem jakby odmówić tej starszej pani. No ale cóż, widzę, że wciąż mieszasz mi plany. Dobrze, ze wszystkimi, którzy tobie kibicują w ten sposób, chyba nie mam wyboru, a muszę kontynuować trening jako lider typu baśniowego. Ale cóż, myślę, że z moim talentem będę w stanie przewyższyć panią Opal w mgnieniu oka. Tak więc stadium dopinguje obojgu trenerom. Teraz czas, żeby trener Hawkins odpoczął po tym niespodziewanym meczu. Okej, także wyzwanie się dopiero zaraz zacznie. No cóż, to dość niespodziewane, że trener Beat wbił na stadion w taki sposób. W każdym bądź razie, teraz czas, żeby prawdziwy finał się rozpoczął. Dokładnie, ale z finałem zajmiemy się już myślę w kolejnym odcinku serii Pokémon Sword, bo te walki wyszłyby naprawdę bardzo długie. Liderów już tu nie ma, są gotowi do walki, tak samo myślę, że gotowy też jestem ja, ale tym, co nas tu będzie czekało, zajmiemy się już właśnie w filmie następnym, gdyż dzisiaj to będzie wszystko. Ja z wami się żegnam i do usłyszonka w kolejnych filmach z serii. Oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, jeżeli wam się wam spodobał, jak i również możecie zasubskrybować mój kanał, jeżeli chcecie być na bieżąco z materiałami. Zachęcam też do komentowania. Dzisiaj to wszystko, ja z wami się żegnam, do usłyszonka. Cześć!